Mieszkanie, w którym się dzisiaj znajdujemy, zdecydowanie będzie gratką dla osób, które uważają, że szarości beże oraz ich odcienie są przeżytkiem. Nazywam się Aleksandra Jałocha i zapraszam do prezentacji. Na wstępie obiecałam Wam kolory, dlatego niestandardowo nie zaczniemy od wejścia, tylko właśnie od kuchni, która zdecydowanie jest kolorowa. Mamy tutaj piękny ceglany kolor, który czasami w niektórych ujęciach może wyglądać nieco bardziej burgundowo, bądź nieco bardziej pomarańczowo, jednak jest to odcień cegły, który idealnie współgra z tą płytką. Płytka jest w rytmie lastryko, który ma także pomarańczowe odcienie. Idealnie nam to się zgrywa z całą resztą mieszkania oraz kolorem tej kuchni. Na górze mamy fronty w kolorze bardzo, bardzo jasnej szarości, praktycznie białe i do tego akompaniament pięknych srebrnych uchwytów. Tak samo jak armatura w całym mieszkaniu jest srebrna, tak samo wszystkie uchwyty są srebrne. W mieszkaniu nie doświadczymy ani jednego czarnego elementu, co naprawdę jest takim fajnym smaczkiem, gdyż czasami, gdy mamy mieszkania, gdzie cała armatura jest srebrna, potem klamki są czarne, nie do końca dobrze to współgra, tutaj naprawdę wszystko jest do samego ostatniego szczegółu dopracowane. Tak jak wspomniałam, w mieszkaniu nie ma żadnych czarnych elementów, mamy tutaj tak samo białą płytę oraz biały piekarnik. Gdyby tutaj był dodany ten czarny element tego AGD, myślę, że ta kuchnia byłaby bardziej ciężka. Blat jest w imitacji dębu, takiej trochę wyblakłej bym to nazwała, jednak nadal jest to struktura dębu i naprawdę bardzo korzystnie współgra z kolorem lastryko oraz tej kuchni. Dopełnieniem tej przepięknej ceglanej kuchni jest wyspa, gdzie po jednej stronie mamy miejsce do przechowywania, a po drugiej ozdobne półki. Naprzeciw wyspy, z widokiem na kuchnię, znajduje się stół okrągły na cztery krzesła, a nad nim przepiękna lampa z ratanu, który ostatnio jest bardzo modny. Pod tą przepiękną maskownicą i oświetleniem, które znajduje się za nią, znajduje się wejście na przestronny balkon. Zaraz koło jadalni znajduje się salon ze strefą wypoczynkową oraz nawiązujący do lampy w jadalni stolik z ratanu. Za mną tutaj znajduje się przepiękna fototapeta, która kolorem także nawiązuje do tego ceglanego, pięknego frontu w kuchni. W mieszkaniu na wejściu mamy bardzo nietypowy korytarz. Po jednej stronie mamy lustro, a po drugiej stronie szafę, która naprawdę jest całkiem pojemna. Mamy miejsce na kurtki oraz półki na inne nasze niezbędne do codziennego życia rzeczy. Na górze także znajduje się pawlarz na rzadziej używane przez nas rzeczy, jednak element, na który chciałabym bardzo zwrócić uwagę, są te skórkowe uchwyty, które naprawdę są rzadko widoczne w mieszkaniach, a uważam, że powinny zdecydowanie częściej być używane w wykańczaniu naszych wnętrz. Dopełnieniem tego mieszkania są także dwie ogromne sypialnie, w których zastosowano zasłony w kolorze reszty tego mieszkania, czyli ceglanym pomarańczowym. Całe mieszkanie jest ciepłe i tak samo łazienka też jest w kolorach ciepłych. Mam tutaj na podłodze oraz na zabudowie geberitu lastryko, tak samo jak i w kuchni, nawiązując do całości mieszkania, oraz srebrną armaturę i bardzo dużą szafkę. Taką dużą w mieszkaniu zazwyczaj rzadko widzimy, dlatego że w łazience musi się zmieścić jeszcze pralka. Pralka została przeniesiona do innego pomieszczenia, takiego typowego schowka pomieszczenia gospodarczego i dało nam tutaj miejsce na naprawdę spore szafki. Szafki, w których zmieścimy wszystkie kosmetyki oraz inne niezbędne nam do codziennego użytku rzeczy w łazience. W łazience też nie zabrakło wanny z funkcją prysznica z ruchomą szybą oraz oczywiście bardzo dużego lustra, które zostało tutaj wklejone na wymiar. I po lewej od tego lustra znajdują się bardzo klimatyczne żarówki, które zwisają na drewnianych uchwytach. Nad geberitem znajdują się trzy półki, które można wykorzystać w sposób ozdobny lub także do przechowywania większej ilości rzeczy. Użyta w łazience armatura jest także w kolorze chromu. Półki trochę niestandardowe, gdyż nie widać tutaj tego elementu, który zazwyczaj nam szpeci. Nie ma go, ponieważ półki zostały wykonane przez stolarza, który ma taki fajny system, gdzie bardzo długie pręty wchodzą w ścianę i to one trzymają te półki i nie trzeba w tym momencie mieć tych nieestetycznych podpórek. A co Wy uważacie o połączeniu koloru ceglanego oraz elementów lastryko w tym mieszkaniu? Nadal wolelibyście mieć szarości, beże oraz drewno i ewentualnie biele? Czy jednak te odważne kolory do Was przemawiają? Koniecznie dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!